Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna odsłona speedruna, gram na 10 minut. Komentuję swoje ruchy, swoje plany, zdradzam swoje myśli. Zapraszam serdecznie, bez zbędnego przedłużania. Dziękuję z góry za łapki do góry oraz komentarze pod filmem. I jedziemy. No, teraz celem będzie zrobienie magicznego 2000 rankingu. D4, D5, C4, gambit hetmański. Widzimy, że póki co jest nieprzyjęty. O, ten ruch jest ciekawy, dlatego że daje możliwość zagrania E4. Skorzystam z tej opcji. Jest to oczywiście obrona słowiańska. W ten sposób pionkiem się gra. O, ten ruch mnie zaskoczył. Nie, nie zaskoczył, to jest teoria. Przepraszam najmocniej. To jest teoria. Tutaj goniec B4 wyjdzie z sza... Co? Nie, H6 to jest zły ruch. Na pewno. Nie znaczy, że przegrywający, ale to jest złe posunięcie. Tutaj należało grać goniec B4 z szachem od razu, teoretycznie. To nie znaczy, że ja muszę zagrać teraz tutaj pionkiem, bo mogę sobie elegancko wyprowadzić skoczkiem, skoczka na F3, pilnować pionka. Dobra, tutaj myślę, że po prostu goniec D3 rozwojowo pilnujemy, jak wymiana to wymiana. Jak nastąpi szach, no to oczywiście goniec D2. I próba wymiany tego gońca. Dobra, widzę, że przeciwnik się szykuje do wybicia i do zagrania z powrotem skoczkiem. Robimy swoje, czyli roszada. Dokładnie tak. A po zagraniu skoczkiem ja mam możliwość zagrania gońcem na C2. To jest troszeczkę według mnie dokładniejsze z uwagi na to, że czasami zagram hetman D3 i będę straszył matem. Tutaj goniec D6, czyli prawidłowo. Wyprowadźmy wieżę. Ta wieża tu się bardzo przyda. No dobra, i teraz się zastanawiam właśnie, czy zagrać hetmanem, czy zagrać inaczej, bo można też na przykład tutaj pionkiem i gońca wstawić tu. To też jest dobry pomysł, bo ten goniec tutaj widzimy, że na F4 nie może zagrać, na G5 nie może zagrać, na E3 nie chce, a na B2 będzie stał dobrze, bo mocniej kontrolujemy tutaj. Czasami ten goniec się otwiera do fajnego ataku i teraz goniec C7... Muszę powiedzieć, że tak miękko gra przeciwnik troszeczkę. Daje mi bardzo dużo możliwości i takiej przestrzeni gry. Hetman D3 i już grożę takim ruchem jak D5 w pewnym momencie. Wybiciem tu i wjazdem na H7. Ale jeszcze D5 grać nie chcę. O, widzę, że tutaj jest szykowany podobny motyw. W ogóle się go nie boimy. Myślę, że mogę zagrać tak. Mogę też na razie tego ruchu nie grać. Mogę zagrać po prostu wieżą na D1, chociaż świta mi jeszcze taki ruch jak A4, żeby w pewnym momencie goniec A3 mógł zagrać, ale niech ja się zastanowię. Hetman wjedzie tu, może mnie w sumie trochę postraszyć. Może G3 jednak zagramy, żeby ograniczyć przeciwnika. Przede wszystkim na F4, przy okazji oczywiście bronimy na na H2 pionka. No i mogę sobie zaplanować prosty rozwój figur dalszych figur, czy dalszej figury w postaci właśnie wieży. O, ten ruch będzie chciał mi tu skaleczyć pionki, ale pionek może wybić, bo goniec pilnuje. I chyba zostawię to w miejscu. Z drugiej jednak strony będzie B6 i goniec będzie chciał wejść tu. Dobra, zostawimy to. Zagram po prostu wieżą. Jeszcze wejście skoczka jest ciekawe. Tak zrobimy. Wejście skoczka na E5. Po prostu ustawiamy sobie figurę bardzo aktywnie. W pewnym momencie możemy trzasnąć nawet na F7. No, już jest dużo motywów taktycznych, bo są dwie wieże w akcji, dwa gońce są w akcji, hetman w akcji, skoczek w akcji. W takim układzie często bywa tak, że już jakieś poświęcenia są możliwe, korzystne. No, ale może niekoniecznie teraz na F7. Zobaczymy. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Na razie gram według swoich takich utartych schematów, planów, idei. Bardziej idei, czyli wprowadzam sobie aktywnie skoczka do centrum. Po prostu. Może taki ruch będzie groził. Zastanawiam się, tutaj mogę. On weźmie, ja wchodzę. On tu, ja tu, on tu. Królem. I ja wezmę tu. No nie, nic nie ma chyba. Chociaż... No, trzeba mocno policzyć. Teraz taki ruch będzie planowany zapewne. Bo teraz tak, myślę sobie, czy może taki plan zagrać, żeby wieżą wejść tu. Zagramy sobie tak. Zaplanuję tutaj, żeby zbić skoczka po prostu i wejść hetmanem na H7. Plan prosty, jak budowa cepa. Jeżeli będzie takie zagranie, a może nastąpić,
Goniec będzie pilnował tutaj, to pewnie bym zbił po prostu. Dobra, teraz gram wieżą na F3. No to przeciwnik ma teraz bardzo poważne kłopoty według mnie. No właśnie, atakuje mi wieżę, ale nie dostrzegł prostego bicia. Jak jest wybicie, to dostaje mata w dwóch posunięciach. Bardzo szybko zresztą. Zobaczcie, czasem proste plany działają. Zadziałało tym razem. Jest dobrze. Nawet jak przeciwnik nie zbije tej wieży, to też brałem pod uwagę tu w swoich obliczeniach, to wieża może tutaj zbić, ewentualnie wrócić sobie na F4. Jest jeszcze tutaj opcja bicia, ale to wtedy tam sobie mogę wjechać. No i też jest koniec partii. No właśnie. A no właśnie. Tak czy siak, no nie wiem, taka gładka partia bym powiedział. Jeszcze się, oczywiście jeszcze się nie skończyła, ale już to można stwierdzić, że bardzo gładko, bardzo prosto te figury wyszły. Przeciwnik zrobił troszeczkę takich, stracił trochę temp typu H6, typu goniec na C7. Dwa tempa to już dużo, jak się traci w debiucie w grze środkowej na przykład, to jest bardzo dużo. A kwestia właśnie wykorzystania. No cóż, fajnie jak wchodzą taktyczne motywy. Skoczek w centrum zrobił robotę w tym momencie. Dobrze, przydał się tutaj bardzo, mimo że nic konkretnego tam nie mógł za bardzo zadziałać tak naprawdę, to teraz spełnia bardzo ważną funkcję, bo przypominamy, że jak pionek wybije tutaj, to wjeżdżam hetmanem z szachem, król F8 i daję mata na F7. Tak po prostu. No i no, przeciwnik się zamyślił, bo nie widzi za bardzo. No, nie widzi dobrych ruchów, ale spryciarz. Spryciarz, tylko że ja tutaj nie zbiję, bo on mi wtedy tu trzaśnie. Mam wtrąconego szacha i nie zawaham się go użyć. Król F8, mogę odbić tu. Takie mniejsze zło może wybrał przeciwnik, ale to chyba... Bo mogę też tak, ale to raczej nie chcę tego zrobić. Nie no, wybijam po prostu tutaj. Wymiana wieży, goniec broni, wszystko się dobrze ułożyło. Jeżeli będzie bicie, to ja mam tutaj i tutaj potem. Aktualnie hetman więcej. Okej. Tutaj wchodzi. Trzeba uważać, żeby nie dostać jeszcze mata, ale chyba taki ruch wygrywa bardzo szybko, bo jest konkretna groźba. Nie można zbić wieży, bo jest mat na F7. A gońcem cały czas pilnujemy pola D1. Uważnym należy być zapewne do samego końca. Nie zapewne, no na pewno. A to już tak trochę sobie gadam, jakbym nie nagrywał. No dobra. Jest po partii, panie kolego. Przede wszystkim no, trzeba starać się zauważać groźby nawet w pozornie totalnie wygranej pozycji. No właśnie, przeciwnik zobaczcie dał szacha. Nie był to mat, no poddał od razu partię. No dobra, lecimy. Zagrajmy znowu D4. D6. Jeżeli D6 to E4, czyli spróbujemy obronę pirca. Polecam białymi i F4. Atak austriacki to się nazywa z tego co widzę tutaj, jak, bo z nazwami to jest tak dosyć ciężko czasami wszystko spamiętać. I goniec D3, tak standardowo, bo chcę zaplanować roszadę. Tu się trzyma wszystko dobrze. Przeciwnik prawdopodobnie może spróbować zagrać C5. Do E5 też można próbować dążyć, lecz do E5 właśnie w tym układzie trzech pionków to raczej gra się to rzadziej, ale zobaczcie, mimo wszystko to poszło. Jak tutaj grał Fischer? Chyba Fischer grał kiedyś taką piękną partię. Bo teraz tak, jak zbiję tu pionkiem i on zbije, to ja oczywiście pionkiem jak odbiję, to zepsuję sobie pionę i on zagra tak, albo tutaj i mi tego pionka odbije, więc nie mogę wybić do końca pionkami. Ale jednym pionkiem jak zbiję, on zbije tu, ja mogę skoczkiem. Będę miał pionka więcej, ale mi potem podważy tutaj bardzo mocno i będą motywy taktyczne. Tego nie chcę.
Mogę zbić tu, on zbije tu i mogę zagrać f5. f5 może być ciekawe. Bicie, bicie, e4. Wiecie co, ten ruch nie może być dobry, bo nie może być dobry, tylko ja nie wiem do końca, jak go maksymalnie wykorzystać. Bo w debiucie nie może to być dobre posunięcie, ale brawa dla tutaj przeciwnika za niezłe zamieszanie, bo muszę się naprawdę zastanowić. Ale chyba bicie tu, tu i chyba bicie skoczkiem jest. Chyba tak, to tędy zagrajmy sobie w takim razie w ten sposób i chyba skoczkiem, żeby nie psuć struktury. Dokładnie. To chyba jednak te e5, znaczy, no tak jak mówiłem, nie może być dobre. Wziąłem po prostu pionka i nawet po zagraniu wieżą na e8 pionek broni chwilowo. Tutaj goniec ze skoczkiem bardzo dobrze bronią, więc ja bardzo szybko robię roszadę, zostając z pionkiem więcej tak naprawdę. I to powinno być... Tutaj powinien być koniec. A co ja gadam, wiecie co? Bo jeszcze w tej sytuacji mówiłem, żeby zbić tu, tu i skoczkiem, bo przecież hetman na d4 by wybił. No więc dobrze poszło w tym momencie. Ale przeciwnik, mam wrażenie, że jest taki, może to źle zabrzmi, ale taki myślący, to się chwali, tylko że tutaj próbował zamieszać, ale nie wyszło, według mnie, ale kombinuje dalej i to jest właśnie ważne, żeby kombinować, 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 bo może jakiś taki ruch zadziała, choć nie wiem. Dobra, tutaj od razu roszada i problemy wszystkie znikają, bo chodzi o to, że w pewnym momencie mogło być wybicie na e4 i tutaj jakby król stał na e1, to jeszcze byłoby niebezpiecznie, bo jakieś f6 wchodzi taktyczne i te figury są tutaj męczone, podrywane, że tak powiem. A w tej sytuacji nic złego się już nie zadzieje, gdy jest roszada. Tutaj możemy oddychać sobie z ulgą. No ale też trzeba uważać oczywiście, skoczek na razie sobie tutaj stoi, nie mam zamiaru nim wracać, póki co przeszkadzam przeciwnikowi też w rozwoju skoczka z b8. Nastąpił szach, ok, no tutaj zagrać muszę, skoczek nie wejdzie, chyba że wieża poświęci się tutaj, tu i skoczek, znaczy, no, no właśnie, no to, to biorę, oczywiście biorę bez wahania, no przeciwnik grozi takim zagraniem, tylko to już nic nie działa, znaczy to już nie działa, bo mogę zagrać tak, atakując tu, tylko że on zbije, będzie bronił i atakował mi hetmana, więc mogę zagrać po prostu tak, jeszcze myślę, bo on zbije hetmanem i będzie tu groził matem, ale zagram tak, on zbije, goniec f4, dobra, wszystko działa, hetman pójdzie tu, h3, dobra, wszystko działa, hetman e2, najbezpieczniej myślę. Zryzykował przeciwnik oczywiście, bijąc wieżą tego skoczka w centrum, bardzo zaryzykował, no ale na tym to chyba polega. Dobra, się trochę rozluźniłem, to trzeba się wyprostować, nieco skupić. Przeciwnicy są bardzo wymagający. Często też jest tak, że jak nasz przeciwnik myśli, no to możemy podświadomie się zastanawiać, on myśli i coś poważnego knuje i po dłuższym namyśle zagrywa ruch i też możemy z jednej strony być tacy zdekoncentrowani czasami. Bardzo dobrze to według mnie działa właśnie w grze na żywo, przy prawdziwych szachach, a nie online, ale też właśnie tutaj w takich momentach to również może działać. No właśnie, tak długo myślał i wyprowadził skoczka i bardzo ładnie też sobie tutaj poradził. Dobra, gramy h3, no próbujemy tego skoczka zbić. Wypędzamy skoczka. Jeżeli zbija tutaj, no to goniec na e3. Wyprowadzając kolejną figurę i wprowadzając jeszcze kolejną, czyli wieżę. Dwie wieże na wolnych liniach, skoczek w pewnym momencie może wejść do centrum. Też jest ważna informacja, no to też klasycznie nam dzisiaj to wyszło, póki co. Dobra, i od razu goniec e3. Nie zważamy nawet na to w tej sytuacji, mamy jakość więcej, nie musimy uważać na to, że skoczek za gońca się wymieni. Absolutnie nie, nawet czasami możemy gońca czarnopolowego oddać za skoczka. To też działa, znaczy to też jest ok teoretycznie. Dobra, on tutaj będzie coś próbował mnie atakować, zawsze mam hetman f2, dobra, wprowadzam wieżę na d1. Ważne, żeby każda figura tutaj miała swoje zadania do wykonania.
Skoczek d4 raczej nie, bo zbije, on zbije, goniec b5 i tutaj atakuje, wchodzę wieżą. Dokładnie tak, przeciwnik szuka innej opcji, więc hetman f2, bo tutaj grozi już zbicie. Myślący gość, naprawdę myślący, to mi się podoba. Wymagający przede wszystkim, no ale teraz jakby zagrał tu hetman, to miałbym gońca na e2. Dobra, hetman wrócił, więc no to nawet nie ma co myśleć nad takim ruchem. Skoczek do centrum. Nie jest atakowany z tempem, atakujemy hetmana. To się wszystko tutaj teraz pięknie układa, bo jeszcze wejdziemy sobie na f6. W ogóle naszym zadaniem teraz jest zabrakło mi tutaj. Wymiana oczywiście, jąkam. Wymiana figur i sprawa będzie prosta. No dobra. Skoczek f6. Oczywiście on nie musi zbić, może odejść, ale skoczek jest podparty dobrze. No, jest mącicielem. Później zagramy sobie prawdopodobnie gońcem z atakiem. No i nawet tego skoczka jednego trzasnę. Dlaczego by nie? Hetman niech się tutaj pląta. Dokładnie tak poszło. Jeszcze się zastanawiam, czy tak nie zagrać. Tu grozić matem. Próba wymuszenia wymiany. Jeżeli on po tym ruchu zagra tak, to może tutaj w ogóle i grozi takie bicie. To wygląda chyba dobrze. Atakujmy zatem. Ok, i goniec na G5. Wzmocnienie, a przede wszystkim chcę teraz zbić na H5. Czy ten hetman może gdzieś fajnie odejść? To znaczy, ja też mogę sobie odejść gońcem, atakując tego hetmana, a potem trzasnąć na H5. I po wymianie tam jest już praktycznie mat. Ok, ja zagram tak. Czekajcie, tutaj, nie, no zagram tak, po prostu jest prosta groźba, bicia gońcem. Chodzi o to, że jak on tutaj tego skoczka zlikwiduje, to jest bicie gońcem, oczywiście, a goniec tutaj czarnopolowy na f6 będzie, no będzie kapitalny, będzie bardzo dobry przede wszystkim. No skoczki niby w centrum, tutaj sobie siedzą, blokują, ale no też zobaczcie, figurami się tutaj do przeciwnika żeśmy dobrali. Okej. Bicie na H5, po prostu. Jak on bije tu, ja biję tu. On odbija, odbijamy, dajemy mata. Chodzi o otworzenie linii H. No wszystko zadziałało bardzo dobrze. Te e5, pamiętacie na początku gry, te e5 jednak nie było najlepsze i to się potem tak potoczyło. Tylko no to jest właśnie kwestia umiejętnej takiej, jakby to, żeby to źle nie zostało dobrane przez was. No, kwestia umiejętności, no co ja tutaj będę nieskromny. No, wiadomo, że to jest praktyka i ciągłe ćwiczenia praktyczne. Zadania praktyczne. Dobra, bijemy. Przeciwnik to widział, że dostawał mata, więc uciekł. Słusznie zresztą. No i goniec sobie spokojnie może wrócić teraz. Goniec bardzo dobrze pilnuje w razie co tutaj wejście tego skoczka. No, sobie odszedłem i teraz jakiś taki ruch będzie groził. Może inaczej, nie wiem. Może tak można było zagrać, ale to też na spokojnie. Tutaj nie ma pośpiechu. Goniec e6, ok. Chyba tak, mimo wszystko, może potem tak. Dobra, tak zróbmy. Szach. Król h7, bo jeżeli król h8, to jakiś tutaj szach, chociaż nie wiem, czy on coś da. Jakiegoś takiego wyraźnego w tej sytuacji, zobaczymy. Jeszcze zastanawiam się nad takim ruchem. Ok, no teraz jest skoczek do wzięcia, więc muszę uważać.
Myślę, że prosto można pograć. Prosto można pograć inaczej, słuchajcie. Jeszcze raz damy szacha, bo inną koncepcję znalazłem, bo jak wróci, to hetman H5, H4. H4, żeby tutaj dać mata. Więc przeciwnik prawdopodobnie będzie musiał zagrać hetmanem na H8 i ja wymienię te hetmany. Wymienię te hetmany i będę chciał zrealizować przewagę materialną. Teraz tak, tu wisi pionek, skoczek gdzieś wchodzi, może taki ruch, ale on wejdzie tu. Może skoczek po prostu sobie zagra tak. O właśnie, wracam skoczkiem, proponuję wymianę, atakuję też pionka przy okazji i tak troszeczkę zasunąłem piona na A2. To wszystko jest przy okazji. No już takie poświęcenia nie są groźne, oczywiście po wybiciu wieża odbija sobie, idę królem elegancko. Jakość więcej i pion więcej, więc to jest ogromna przewaga w tej końcówce. To jest oczywiście sprawa techniczna, ten skoczek stoi wyśmienicie, no ale jednak tutaj chyba damy radę w tej sytuacji. Bo nawet nie trzeba się specjalnie rzucać, tylko poprawić pionka. Co? Ha, w ten sposób. Dobra, wymienię. Skoczek oczywiście wymieni. Tutaj nie można. Wystarczy zejść królem. Tu grozi wybicie i skoczek musi wrócić. Skoczek wróci, no to ok. Jak skoczek wróci, to będzie już troszeczkę jakby łatwiej grać. Wezmę po prostu tutaj pionka. Wezmę. Jak dają pionki, to trzeba je brać. Jak skoczek zagra tu, to ja zagram tak i on nie za bardzo będzie mógł zbić tego, bo potem bierze A1 i skoczek będzie w pułapce. Kolejny pion wzięty. Za chwilę uciekamy na D5 z powrotem. Ok, skoczek się przemieszcza, no ale i tak sobie gram tutaj z powrotem. Wymienił, a to ciekawe. Pionkiem czy... wieżą, żeby atakować. Nie, no chyba pionkiem w ogóle, żeby iść pionem po prostu do góry. Próbuje tutaj przeciwnik widełek. Słusznie zresztą. Wiecie co, ja chyba pozwolę mu na te widełki. Nie chcę oddać pionków. Specjalnie pozwolę mu na te widełki, dlatego że mam dwa pionki więcej. Dwa pionki więcej w wieżówce jest bardzo łatwo realizować. Po prostu poszedłem sobie na takie uproszczenie. W tym momencie po prostu stać mnie na to, żeby sobie tak zrobić. Oczywiście nie musiałem tego robić, mogłem uniknąć straty jakości. Tu odbiję sobie wieżę, żeby ta wieża miała opcję. I podejście królem jest po prostu najłatwiejszym chyba tutaj zadaniem. Bo też nie mogę za szybko iść pionkiem, bo ten król podejdzie i będzie troszeczkę to asekurował, więc idę sobie najpierw królem. Chcę zająć sobie pole D4 najlepiej. Dokładnie, zająć wolną linię, koniecznie, teraz to już jest pozamiatane już w zupełności, już ta wieża nie ma żadnej kontry nawet, jest tutaj B4, C5, coś takiego można kontynuować, może wieża E6. Jeszcze wieża H4 mogła tutaj coś próbować, no król oczywiście próbuje, no idę B4, żeby już iść pionkiem C5. Jak wieża tutaj, to po prostu wtedy pionka dopycham i królem podchodzę. No to C5. Tu się nie boję takiego zagrania, bo zawsze jest wieża E2 z obroną. Nie muszę bronić, ale dla zasady obronię, żeby tak przeciwnikowi się nieco odechciało grać, to jest zawsze solidne zagranie. Tak, tak. No to podchodzę królem. Prosta rzecz. A przeciwnik ma już kilka sekund. No powiedzmy tak. Już mogę dorobić sobie hetmana. Okej, poszło. Lecimy z kolejną partią. No, do tego magicznego 2000 trzeba dojść. Jest ruch E4. No to spróbujemy. Mam zamiar tę partię wygrać szybko. Wiem, jak to brzmi, dlatego zagrałem D5, bardzo szybko. D6!
Nie jest to chyba optymalne zagranie. Poczekajcie, D6 czym odbić? Tym? Nie, no tym. Do centrum, do centrum. Okej. Niech i tak będzie. To przez G6 sobie zagramy. W ogóle teraz H3. Za szybko według mnie, ale on chce ograniczyć gońca. Dobra, ma swój plan. Ja robię swoje oczywiście. Skoczek, roszada. No i teraz tak. Goniec na C4, bzdura. Nie można tak grać. Zobaczcie, co się dzieje. D5 z tempem. I tak taki ruch sobie planowałem. Ok, no i wyprowadzę skoczka. Po prostu. A3. Nie, no naprawdę, wiecie co? Nie można tak grać. Nie można tak grać, absolutnie. Wyprowadzę sobie czwartą figurę. W sposób prosty. Ok. Zastanawiam się nad tym, bo jak zagram tu, to on zagra tak i przypadkiem tędy wyjdzie gońcem, gdzie byłoby dla niego lepiej. Więc taki ruch mi chodzi po głowie. No, jak mi tak chodzi po głowie, to tak zagram. On wtedy ucieknie tutaj, dokładnie. I ja zagram sobie wieżą. Ta wieża na C się zawsze przyda, no C3 będzie musiał raczej. Atakuje po prostu pionka C2. Ok, i wprowadzę sobie aktywnie figurę do centrum. Tyle. G4 zawsze mu osłabi króla, więc na to też można liczyć. Klasyczny motyw, ten skoczek może wejść na C4, mogę podeprzeć się ruchem B5 i wtedy skoczkiem na przykład zagrać. Taki ruch też osłabi punkt C3 w razie czego, więc to też dobrze działa. Sobie gramy naturalnie w szachy. Ok, gram B5 tutaj mimo wszystko. Jak będzie wybicie, to zastanowię się, czy nie pionkiem w ogóle odbić. Potem będę miał E5, chociaż bicie to właśnie ten goniec się tutaj mimo wszystko uaktywni. No, trzeba grać swoje. Dobra, myślę teraz o biciu pionkiem. Skoczek nawet jak tu odejdzie, to tego gońca mógł zostawić, bo chodzi mi o to, żeby E5 zagrać. Ale nie, no dobra, nie będziemy tego psuć. Zagramy sobie gońcem. Bez większego tutaj namysłu póki co. Dobra, próbuję przeciwnik, wracam. Skoczek z G5 chyba nie stoi zbyt dobrze. Aha, poczekajcie, teraz G4 grozi. Tego nie wziąłem pod uwagę. Ale nie zagrał. Tu wisi. Aj, chyba popełnił błąd, słuchajcie. H6. Skoczek nie ma ucieczki. Szybka gra, co? Szybka gra z jego strony. Trochę tak został sprowokowany według mnie. No jak goniec wybija, to oczywiście E6. No i tutaj ten goniec jak odejdzie, to sobie zagram skoczkiem i mam jakieś tam odejścia gońcem z atakiem tutaj też na hetmana. Wchodzę skoczkiem z bandy. Już ten skoczek na bandzie nie jest tak potrzebny bardzo. Następnym planem jest też zagranie hetmanem na D5. Ok, to skoczek B6, tu będzie stał lepiej, tu jest atak, kontrola pól. Jeżeli tak, to chyba tu. Chyba na pewno tutaj. Będzie opcja wymiany, on może oczywiście poświęcić hetmana za wieżę i wziąć potem gońca na B1, trześniemy tutaj, no przewaga i tak będzie, hetman za wieżę finalnie zostanie. Okej, hetman wrócił, ruch G4 grozi, ale chyba już nie grozi, bo mam takie posunięcie. Bo jak G4 to tutaj. Zbijam po prostu piona. Tutaj nie ma chyba też wielkiej filozofii póki co. No a zresztą pionka C3, no, warto było wziąć. Raz, że grozi teraz taki ruch, to jest ważne. Raz, że grozi też, znaczy dwa, że wieża na C2 grozi. A jeszcze jedna rzecz jest taka, że hetmanem mogę zbić na przykład na D4. Nie no, no, mogę wejść skoczkiem tutaj też. No, muszę na G4 przede wszystkim ruch uważać. Trzeba się nad tym. Okej, tutaj grozi teraz bicie. Hetman D5. Nie boję się takiego ruchu, bo mam skoczka. Muszę bronić. Tutaj sobie coś atakuje. Jeżeli zagra tak, to wieża bije na H3. Jeżeli zbije tu, to po prostu daje mata. Hetmanem lub wieżą, jeżeli nastąpi G4. Ale raczej nie nastąpi, nie powinno. Ok, no to chyba tutaj przeciwnik nie przewidział. Wieża C2. A, jeszcze jest taki ruch, dobra. Jeszcze jest ruch obronny, w porządku. Ja to wybiję. I zagram tak, znowu grożąc takim ruchem.
Tak, to tak. O, wymiana. Bardzo chętnie. Wymiana mile widziana i uciekam sobie królem na H7 po prostu. Poczekam na reakcję przeciwnika. Zapewne też bicie na D4 było ok, wszystko tu wisi. Ale nie trzeba się też z tym śpieszyć. Może H5? O, H5 to jest zawsze też dobry pomysł. Co? A to bez wahania. A, to nawet zobaczcie, co się dzieje. Przecież przeciwnik podstawił gońca na B2. Bicie to tutaj. Dokładnie tak się też stało. Dzięki serdeczne za uwagę. Dzięki za łapki w górę. Przypominam o szachowo.pl. Macie 10% zniżki w sklepie szachowym z kodem PANSZACHUS. Dla mnie to jest wsparcie, dla Was po prostu rabat na zakupy. Dzięki serdeczne. Widzimy się w kolejnych odcinkach.